udało się Wam osiągnąć ten wymarzony cel, czyli awans do tej pierwszej ligi. Powiedz mi, jak się czujecie z tym? Jesteśmy bardzo zadowolone, że spełniliśmy cel, że mamy awans. Był to dla nas ciężki sezon i bardzo cieszymy się, że osiągnęliśmy swój wyznaczony cel. Powiedz mi, czy ten sezon, z tego sezonu będziesz pamiętała jakiś szczególny mecz, któryś zapadł Ci w pamięć? Najgorszym meczem była to porażka w Bielsku. Przegrałyśmy tam 1-0. Nie ukrywamy, że gdzieś tam podrażniło to nasze ambicje i do końca dałyśmy sobie za cel, że już żadnego meczu więcej nie przegramy. Okej, a powiedz mi, w jakich okolicznościach dowiedziałaś się, że awansowałyście? Bo wy swój mecz wygrałyście, ale czekałyście jeszcze na to, jak Rekord zagra, prawda? Tak, wczoraj gdzieś tam pojechałam do Żywca oglądać mecz Ekstraklasy i liczyliśmy po cichu, że Rekord zremisuje. Przyjechałam do domu, dostałam SMS-a od menadżera, że awans mamy. Udało się. Rekord zremisował, więc bardzo się cieszymy z tego. Powiedz mi, czy gra w tej pierwszej lidze piłkarek będzie dużym wyzwaniem dla tego zespołu? Myślę, że tak. Będzie to nasze nowe doświadczenie. Będzie dużo, dużo ciężej. Już teraz gdzieś w głowach z tyłu myślimy, żeby zrobić wszystko, wypaść jak najlepiej i osiągnąć nowy, postawiony sobie cel. No właśnie, a powiedz mi, te dwa ostatnie spotkania, które Wam jeszcze zostały do rozegrania, będziecie je traktować już jako taki sprawdzian przed tą pierwszą ligą, czy jednak chcecie zdobyć jak najwięcej punktów i z jak najlepszej strony się pokazać na tej końcówce? Myślę, że chcemy dwa spotkania końcowe wygrać, pokazać naszą dominację w lidze, ale na pewno trener już od pół roku nam powtarza, że przygotowujemy się do pierwszej ligi. Gdzieś tam ten poziom nas się zwiększa i tak naprawdę patrzymy do przodu. To jaki cel będzie w tej pierwszej lidze przed Wami postawiony? Myślę, że po cichu będzie to cel awansu do Ekstraklasy. Dzięki wielkie. Proszę bardzo. www.asapolska.pl